Thank you.
najserdeczniej w tym cudownym sanktuarium Matki Bożej, nieustającej pomocy, która jest tak pięknym przykładem interpretacji gotyku pozałoskiego realizacji George'a Rendonia, ale jest także dla nas wielkim honorem oraz zaszczytem móc wyśpiewać naszą kolędę i pastorałkę pod tą cudowną, słynną na cały świat ikoną patronki Kościoła. To bizantyńskie w swoim stylistycznym wyrazie dzieło wzbudza ogromny szacunek i pokorę tą surową, ale bardzo wymowną twarzą Matki Boskiej. Ten Kościół jest, myślę, jednym z naszych ulubionych w Rzymie ze względu na tą cudowną ikonę właśnie, ale też na ten geniusz nocy, który się czuje i który wzbudza w nas szacunek i pokorę. Kulturalne towarzystwo, o którym ksiądz wspominał, poczuło więc szczególne zobowiązania. Ta dzisiejsza kolęda zabrzmiała pięknie i mam nadzieję, że tak się stanie, zwłaszcza, że mamy zaszczyt zaprezentować Państwu rzadką, o ile nie nowatorską formę muzyczną, jaką jest, mówiąc popatycznie, góralska pastorałka symfoniczna, a bardziej swojsko góralska śpiewka na chór i orkiestry, i przybyliśmy z tą kolędą, przemierzając ponad 2000 kilometrów. Z głębi serca w tym miejscu chciałabym podziękować redemptorystom za tak zacne schronienie dla naszej muzyki. Na czele z księdzem Piotrem Antokiewiczem, który jest takim dobrym duchem świętym tego miejsca, poza oczywiście duchem świętym. Kochani, a wszystko zaczęło się w Dolinie Pomorskiej, w ukochanym miejscu autora tekstu, o czym bardzo sugestywnie Was przekonam w jego imieniu Mateusz Trendona. Posłuchajcie. Umiłowane schronisko, moje wszystko, uroczysko, tu oddycham inaczej. Czasem nawet zapłaczę z miłości do mych tater. Halny łzy ociera wiatr, szumiących smreków muzyka do duszy mej przenika. Muzyka rodem z gór, anielski to chór. Na tej to polanie modlę się do Ciebie, Panie, o zdrowie i siły, by mnie nie opuściły, bym częściej mógł tu bywać i nawet odpoczywać. Modlę się o szczęście rodziny, za me wnuki, małe dzieciny, za mych bliskich, za przyjaciół, za pracowników, za wszystkich. Tu Ci, Stwórco, dziękuję za to, co mi darujesz, za pracę, za to, co posiadam. Tu się, Panie, do Ciebie tu za grzechy żałuję, tu pokutuję. W majestatycznym konfesjonale nawet się pożalę. Tu mam życie boskie na Twej polanie pokołowskiej. Tu stawiam pierwszy krok na każdy nowy, owy lepszy rok. Wiesław. Thank you.
Maria.